Cześć, nazywam się Martyna i zapraszam na kolejną część lekturek. Kolejny poranek obudził mnie śpiewaniem ptaków i słońcem wpadającym przez okno, a kiedy zbiegłem na śniadanie, na dole słychać było wielkie poruszenie. Co się dzieje? Zapytałem Maxa, jednego z synów pastora, który miał tyle lat co ja. Dziś przez Karlsruhe przejdą wojska naszego księcia, które idą z Olśnicy na wschód. Już wyobrażam sobie, jak błyszczy ich broń i ich wspaniałe mundury. Już słyszę stukot kopyt i czuję zapach koni. Widziałeś kiedyś taką armię? Zapytał mnie Max. Rzecz jasna, że nie widziałem, bo w naszych czasach żołnierze nie jeżdżą konno i raczej nie przechodzą przez całe wioski, ale głównie spotykają się na ćwiczeniach na poligonie. Max nie wiedział nawet, co to jest czołg, bo w jego czasach nie ma nawet samochodów. Ale też byłem ciekawy tego, jak przechodzi takie wojsko, więc szybko zjedliśmy śniadanie i popędziliśmy na drogę przy pałacu, aby nie przegapić tego ważnego momentu. Oj, nie byliśmy tam sami. Widać było, że wieść o przyjściu wojska ściągnęła pod pałac chyba wszystkich chłopaków z całej okolicy. Byliśmy podekscytowani i z uwagą wypatrywaliśmy pierwszych żołnierzy. Jednak po pół godzinie czekanie zaczęło nam się dłużyć i stawało się coraz nudniejsze. W tym czasie nauczyłem chłopaków grać w papier, kamień, nożyce, potem w ziemniaka, a na końcu dwa ognie. Zdążyliśmy się nawet zdrzemnąć pod drzewami, bo upał był coraz bardziej uciążliwy. Niestety armii nadal nie było, ani widać, ani słychać. Byliśmy coraz bardziej niecierpliwi i znudzeni, a do tego kiszki zaczynały nam grać marsza. Może szybko skoczymy do domu coś zjeść i wrócimy? Zaproponował Max. Czekamy tu już tyle godzin. Na pewno armia nie pojawi się akurat w porze obiadowej. Miałem wątpliwości, czy na pewno ruszać się z miejsca i iść na plebanie, ale słońce przypiekało jak szalone, a żołądek błagał o najmniejszy posiłek. No dobra, lecimy. Przecież nie będzie nas raptem parę minut. Ile sił w nogach pobiegliśmy do mamy Maxa, z daleka krzycząc, że bardzo nam się śpieszy. Obiadem pachniało już od bramy, więc nasze apetyty rosły jeszcze bardziej. Szybko zjedliśmy obiad i wróciliśmy na drogę przy pałacu, gdzie zauważyliśmy jakieś dziwne poruszenie. Co jest? Idą? Idą? Dopytywał swoich kolegów Max. Właśnie przeszli, zobaczcie, widać jeszcze końskie zady, a słońce odbija się w błyszczącej zbroi. Jak to przeszli? Przecież czekaliśmy tu tyle godzin! Zaczęliśmy biec w kierunku wojska, ale nie mieliśmy już szans, żeby go dogonić. Rozczarowani wróciliśmy do domu. Co tam, chłopaki? Zapytał pastor, widząc nasze niemrawe miny. Widzieliście armię księcia? Opowiedzieliśmy mu o wszystkim, a on ze zrozumieniem objął nas ramieniem i powiedział: chłopaki, cierpliwość to nie jest prosta sprawa. Czasem wymaga od nas wiele wysiłku, zrezygnowania z czegoś, wyboru, co jest dla nas najważniejsze. Chcieliście zobaczyć wojsko księcia i czekaliście na nie kilka godzin, ale ostatecznie dokonaliście innego wyboru. Zamiast oczekiwania wybraliście jedzenie. To nic złego, bo jedzenie jest ważne i potrzebne, ale przez to straciliście coś innego. Jeśli bardzo nam na czymś zależy, musimy nauczyć się na to czekać i zrezygnować z innych przyjemności, aby to osiągnąć. Cierpliwość jest jak kolejna kulka z naszej kiści winogron. Jeśli brakuje jej w naszym życiu, zostaje pustka. Dlatego jest tak samo ważna jak miłość, radość i pokój. Jeśli wam jej brakuje, możecie o nią poprosić w modlitwie i cały czas ćwiczyć się w cierpliwości. A armia księcia? Nie martwcie się, za kilka dni będzie wracać. Jeśli potrenujecie swoją cierpliwość, na pewno uda wam się zobaczyć żołnierzy. Dzięki za wysłuchanie kolejnej części. Zapraszamy was za tydzień.